Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj ocenić herbatę z Rwandy, zieloną herbatę. Ona jest z miejscowości, tutaj się posłużę karteczką, bo dokładnie nie pamiętam, Kinihira. Ta miejscowość Kinihira leży 70 km od stolicy Rwandy, Kigali, i jeśli chodzi o samą herbatę, to należy ona do spółdzielni i ta spółdzielnia zatrudnia 4000 rolników i ona się nazywa, już mówię, Asopte, spółdzielnia Asopte, zatrudnia te 4000 rolników. Herbata ta jest produkowana wedle zasady fair trade, czyli sprawiedliwego handlu, czyli nie zatrudnia tam się, prawda, dzieci, niewolników, płaci się też uczciwie za wykonywaną pracę. Nie wykorzystuje się ludzi, mówiąc krótko. Żeby zebrać i stworzyć, znaczy stworzyć, żeby taką herbatę można było sprzedawać, to kilogram takiej herbaty, wyprodukowanie go, to jest zerwanie 3000 listków. Jest to bardzo ciężka praca. Także warto to docenić. Ta konkretna herbata rośnie wśród wzgórz Rwandy, jest uprawiana wysoko i dodam, że jedno z chińskich przysłów mówi, że najlepsza herbata właśnie jest z terenów górskich. Co jeszcze mogę dodać? Dodam jeszcze to, że jeśli chodzi o tą herbatę, to znaczy w ogóle o herbatę w Rwandzie, to znana jest na przykład herbata Rwanda Rukeri. To jest taka jedna z bardziej znanych, czarna herbata o takim winnym posmaku, można by to było określić w ten sposób. Mi smakuje, kosztuje tak 23 zł za 100 gram oczywiście. Ta konkretnie kosztowała mnie 12 zł, właściwie 10, bo tam pani obniżała o 2 zł. Jeśli chodzi o sam sklep Amakuru, to sklep ten prowadzony jest przez Pallotyńską Fundację Salvatti i to jest fundacja charytatywna. Pallotyni zresztą byli w Rwandzie jak najbardziej. Za chwilkę też troszkę o tym opowiem w kontekście również i tego, co mówię na temat herbaty. Troszkę chciałbym powiedzieć o kraju. Mianowicie Rwanda jest zwana krajem tysiąca wzgórz i jest to kraj, gdzie oczywiście jest dużo tych terenów, prawda, można powiedzieć górskich, pagórkowatych. Tam są między innymi słynne gorele górskie. Obok Rwandy jest Burundi. Jest to kraj również mniej więcej o takim samym składzie etnicznym, czyli główne plemiona Rwandy to Hutu, Tutsi i Twa. Twa jest plemieniem tym pierwszym, które było na terenie Rwandy. Następnie przybyli Hutu jako rolnicy, a później jako pasterze przybyli Tutsi. Warto zaznaczyć, że w tradycji afrykańskiej bardzo ważne są zwierzęta takie jak bydło. Właśnie to ono jest jakby majątkiem, można tak powiedzieć, pieniędzmi. Krowy, prawda, to jest coś bardzo ważnego. Zresztą w rwandyjskich zalotach
miłosnych, na przykład do kobiety, mówi się, masz oczy jak krowa. To znaczy tyle, co jesteś piękna. No, w Polsce można było za to dostać w twarz, a tam nie. Tradycja zresztą oralna, czy tradycja ustna w Rwandzie jest przepiękna, przeolbrzymia. Jeden z biskupów rwandyjskich zapisał właśnie te przysłowia, tych przysłów, już nie pamiętam ile dokładnie jest, ale jest ich bardzo dużo, opowiadań długich, krótkich, właśnie krótkich przysłów i tak dalej. I Grwanda jest z tego znana. Na przykład jest coś takiego, że w przypadku kary, na przykład jest takie powiedzenie w Polsce, znane z czasów średniowiecza: kto nie słucha ojca matki, ten będzie słuchał psiej skóry. W Rwandzie to powiedzenie brzmi: kto nie słucha ojca matki, ten będzie słuchał grzechotu żab. O co chodzi? Mianowicie, w Polsce średniowiecznej, kiedy wykonywano karę śmierci, to przed śmiercią skazańca, przed wykonaniem wyroku, grano na bębnach z psiej skóry i one wydawały płaczliwy dźwięk. Zupełnie inny jak bębny z materiału takiego jak skóra wołowa na przykład. Tamte, tak jak mówię, wydawało płaczliwy dźwięk, a więc można powiedzieć, symbolicznie wiastowało śmierć, czyli będziesz nie słuchał ojca matki, tak? To skończy źle, skończysz tragicznie. Toż sam wydźwięk ma rwandyjskie powiedzenie, dlatego że w tym przypadku skazańców wrzucano do jeziora i nie wiem, czy tam zasypywano darnią, czy jakoś prawda, w ten sposób postępowano. W każdym razie taki skazaniec, chodziło o to, żeby jego dusza nie wydostała się na zewnątrz, taki skazaniec już prawda, do końca swoich znaczy w swojej wieczności słuchał po prostu grzechotu żab. I stąd to powiedzenie. Czyli również skończysz źle, skończysz tragicznie. I język rwandyjski też jest bardzo bogaty. Kinyarwanda właśnie. I na przykład całe opowiadanie można zawrzeć w jednym słowie, w jednym wyrazie, czy w kilku. Na przykład w jednym wyrazie, już nie pamiętam jak on brzmi dokładnie, można zawrzeć historię, dlaczego w Rwandzie pojawia się rosa na tych wzgórzach. No, mianowicie kiedyś Pan Bóg przyszedł do Rwandy. No była, prawda, kobieta i dziecko, przyszedł do tej kobiety, do dziecka, bawił się z dzieckiem, przychodzi mąż i przepędził Pana Boga za pomocą maczugi i Pan Bóg boi się Rwandczyków, ale ponieważ ich kocha, przychodzi, prawda, i zostaje po tej wizycie rosa. Takie są jakby wyobrażenia tego, tych ludzi, tak bardzo doświadczonych przez wojnę domową w 1994 roku. Teraz tutaj chciałbym nawiązać właśnie do objawień w Kibeho, to jest figurka matki słowa Nina Łaziambo, która właśnie powiedziała do pierwszych widzących, że jestem matką słowa, tak? Nina Łaziambo, czyli matka słowa. To pozwolę sobie sięgnąć do tej książeczki. O. I właśnie Matka Boża powiedziała tutaj, kim dokładnie jest.
O, tu mamy napisane tak. Alfonsin zapytała: Kim pani jest? Ndinia Wajambo. Jestem matką słowa, odpowiedziała pani. Uczennice potwierdziły, że usłyszały, jak Alfonsin powtarza w formie pytania: Niwowe Ninia Wajambo? Po czym dodała: Na nie, nitwa Alfonsin. Ja nazywam się Alfonsin. Słysząc jestem matką słowa, Alfonsin wywnioskowano, że to miano mogło odnosić się tylko i wyłącznie do niepokalanej Maryi, matki naszego Zbawiciela. Poczuła się szczęśliwa, że doświadczyła łaski widzenia jej rozmowy. Właśnie. To jest ta książeczka. Zresztą tą książkę dostałem. Oj, przepraszam, upadła mi figurka. Poświęcona zresztą już. Zresztą tą książkę dostałem od autora jej, ponieważ przeprowadzałem z niej wywiad, niestety nie opublikowałem go. To jest ksiądz Roman Rusinek. I taką ciekawostkę podam, jak już go podpisaliśmy, w sensie szliśmy na podpisanie z kolegą tego wywiadu, tak, autoryzację jego, to obok był inny ksiądz i zapytał się, czy prawda, powitał nas jako kleryków, tak, że jesteśmy, prawda, klerykami, a żeśmy się, pamiętam, zaśmiali z kolegą, a później się okazało, no wiele lat później, że mój kolega właśnie został Paulinem. Także tak to wygląda. No ja nie jestem zakonnikiem, mam żonę, prawda? I dwójkę dzieci. Także to jest matka słowa Ndi Ninawa Jambo. Ninawa Jambo. Tu są też zresztą bardzo piękne zdjęcia tej książki, to ja ją będę też omawiał później, jak tylko będę mógł, natomiast matka słowa też powiedziała wyraźnie, przepowiedziała to, co się będzie w Rwandzie działo później, czyli właśnie te masakry w 94 roku. Rzecz jedna, prawie milion ludzi zginęło w czasie tych masakr. Powiedziała też, żeby odmawiać różaniec do siedmiu boleści. Ten różaniec to jest, należy, wygląda w ten sposób, że należy odmówić raz Ojcze Nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu. No i mamy 7 boleści, czyli proroctwo Symeona, ucieczka świętej rodziny od Egiptu, zagubienie Jezusa w świątyni, Maria spotyka Jezusa na drodze na Kalwarię, Maria pod krzyżem Jezusa, Maria bierze w ramiona ciało Jezusa zdjęte z krzyża i złożenie do grobu. Są oczywiście do tego też rozważania. Także tak to wygląda. Zresztą te siostry w Benebekira, czyli w miejscowości, gdzie te dziewczynki się uczyły, tam była szkoła katolicka, gdyż Rwanda jest państwem w większości katolickim, chociaż jest duży odsetek protestantów, spory również i muzułmanów, ale jest to państwo jednak katolickie w swojej większości. I Matka Boża ukazała się w najbiedniejszym rejonie i tam Rwandy. Zresztą do dzisiaj tam nie ma, prawda, wielu rzeczy istotnych dla życia w naszej, na przykład, zachodniej kulturze. Nazwijmy to zachodnie, bo to jest też ogromne nadużycie. W każdym bądź razie właśnie Maria tam ukazała się w taki sposób, jakby typowo afrykański. Tam jest wiele wątków, prawda, tańców, różnych symboli i tak dalej, typowych właśnie dla Rwandy. Zresztą Rwanda była też krajem, gdzie była monarchia,
tamtejsza monarchia nienarzucona, ona miała swoją tradycję, także nie traktujmy wszystkich Afrykańczyków jako głupich murzynów, bo to jest obraźliwe. Są różni naprawdę, Rwandczycy są ludźmi bardzo religijnymi. Niestety zmanipulowani zostali przez kraje europejskie. To jest dużo do opowiadania na ten temat. Nie na tyle, żeby opowiadać to na krótkim filmiku. W każdym razie polecam też tą książkę. Mówię, będę ją też omawiał. W każdym razie te słowa są bardzo aktualne również dzisiaj. Dla nas, Polaków też. Uważam. Powinniśmy się nawrócić. Nawrócić się do Pana Boga. Przestać grzeszyć. Po prostu. Bo zginiemy, wpadniemy w przepaść, jak mówi Matka Boża. Także to tą książkę polecam. Wracamy teraz do herbaty. A więc tak. Sama herbata wygląda następująco. Mamy tutaj liście. Przepraszam, troszkę mi się rozsypała. O, to jest taka herbata. Dobra. Tak wygląda. Herbata już zaparzona. W ten sposób. Zielony kolor. Ale jasno zielony. Odstawiamy. I zaczniemy próbowanie. Najpierw, przepraszam, zapach jeszcze. Momencik. Troszkę wywietrzę, ale zobaczymy tu z tego. Zapach jest bardzo aromatyczny. Tu jest część opakowania, srebrne. Tak, tu ono było znacznie większe. Tą część oczywiście odciąłem. Wyglądało tak. W ten sposób. Tutaj mamy. Momencik, mamy. Ojej. Tu mamy jeszcze opakowanie od herbaty, wygląda tak. Jest tutaj w języku, zarówno w języku Kinyarwanda, jak i w języku angielskim napisy są. I też po francusku, dlatego że Rwanda była kolonią najpierw, znaczy Rwanda była kolonią niemiecką, była też później pod patronatem, była również do mniej więcej początku lat 60. była kolonią belgijską również i stąd język francuski. No część, pamiętajmy, że część Belgii, można powiedzieć, jest bardziej francuskojęzyczna, tak to można nazwać. Dzieli się na Walonów i Flamandów. Także no i tu w jaki sposób trzeba stosować tą herbatę, prawda, że można pić ją z mlekiem, z cukrem, drink without milk, sugar, że stopni 74 i to jest 165 stopni Fahrenheita, trzeba poczekać 5 minut. Tak, no ja tutaj spróbuję normalnie w ten sposób, czyli po prostu czystą spróbuję i za momencik przyjdę i doleję mleka, zobaczymy jaka jest smaku. Jest mocna, moja żona powiedziała, że jest siekiera, dałam jedną łyżeczkę i teraz momencik, idę po mleko. Już wróciłem. Powiedzmy, że to jest mleko. Dolewamy. Dobra. Dolane.
Mleko 3,2%, prawda? O, nie będę tam opisywał, bo nie ma sensu. Mleko jak mleko, aczkolwiek no wiadomo, nie jest to mleko prostostkowe czy od kozy. Ale powiedzmy, że mleko. Dobra, pijemy. No powiem szczerze, że nawet niezła jest. Dobra. Mleko trochę łagodzi tą kawę, znaczy herbatę. Cukru bym nie stosował, dlatego że uważam, że stosowanie cukru w herbacie jest profanacją. Ale to jest moje prywatne zdanie. Jest to herbata, bym powiedział, taka... Troszkę mi przypomina Assam Kongao, nawet mocniejsza. Bym powiedział, że jest mocniejsza nawet jak Assam, czyli mocna, porządna herbata. Ale herbata bardzo aromatyczna, bardzo mi smakuje. Polecam tą herbatę, szczerze. Polecam również modlitwę odurzającą do siedmiu boleści Matki Bożej. Do tego, żeby wrócić właśnie do tych modlitw, które odmawiały siostry w Bene Bekira. Kiedyś potem o tym zapomniałem, Matka Boża o tym przypomniała. Także wróćmy do tej modlitwy, warto. Modlitwa odurzającowa w ogóle jest przepiękna. Bo mówię o też zwykłym różańcu, zbliża nas do Boga. Także szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem.